A przed nami zadanie z naszego portalu. Dotyczy ono dwóch funkcji liniowych. No i mamy odpowiedzieć tutaj na pewne pytania o tych funkcjach. Jedna funkcja f jest dana wzorem, druga funkcja g jest narysowana. Mamy tu jej wykres. No i musimy tutaj odpowiedzieć na pewne pytania dotyczące tych funkcji. Więc ja to skopiowałem sobie do notatnika tutaj. Dobrze. No i teraz tak, jakie to są pytania? F maleje szybciej, g maleje szybciej. Jedna z tych funkcji jest malejąca, a druga, przepraszam, jedna z tych funkcji jest rosnąca, a druga malejąca. No więc popatrzmy, funkcja g bez wątpienia jest funkcją malejącą. No tutaj wraz ze wzrostem x maleje y. Dla funkcji liniowej funkcja jest malejąca wtedy, kiedy ma ujemny współczynnik kierunkowy. Wobec tego popatrzmy na funkcję f. Funkcja f ma współczynnik kierunkowy minus 7 trzecich, czyli on jest ujemny. Wobec tego obie te funkcje są malejące, czyli na pewno ta odpowiedź nie jest poprawna. No i żeby odpowiedzieć, która z nich maleje szybciej, no to maleje szybciej ta, która ma bardziej ujemny współczynnik kierunkowy, czyli współczynnik kierunkowy dla funkcji f to jest minus 7 trzecich, czyli współczynnik kierunkowy. Czyli funkcja f ma współczynnik kierunkowy minus 7 trzecich. No i teraz spróbujmy znaleźć współczynnik kierunkowy dla funkcji g, to znaczy odczytać ten współczynnik z wykresu. Czyli co, popatrzmy sobie, wydaje się, że ta funkcja tutaj przecina oś y w punkcie 7. No i co, i teraz posuwamy się w prawo, kiedy tu, powiedzmy, o, tu chyba jest dosyć wyraźny punkt. No, czyli co, czyli tu jest delta x, czyli to jest 4. No, czyli x nam przyrósł o 4, a y nam zmalał o od 7 do minus 1, o 8, czyli delta y to jest minus 8. No i współczynnik kierunkowy funkcji g to jest minus 8 przez 4, czyli minus 2. No a minus 7 trzecich to jest minus 2 1 trzecia. Wobec tego f ma bardziej ujemny współczynnik kierunkowy, czyli f maleje szybciej. Zatem ta odpowiedź jest poprawna, to sprawdźmy. F maleje szybciej, zaznaczamy, sprawdzamy odpowiedź poprawnie. No i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.